Witam na kanale na YouTubie Jan Marczyński Wejherowo 25 sierpnia 2024 roku. 20 edycja Święta Chleba w Wejherowie. No i przyjrzyjmy się, co my tutaj posiadamy za produkty. Otóż przed chwilą rozmawiałem z przedstawicielem piekarni, no i powiedział mi, na przykład udzielił takiej informacji, że chleb z mąki żytniej 2000 był dzisiaj ten chlebek, ale się skończył, gdyż jest mało tych chlebków dzisiaj wypieczone. Dlaczego? Ano dlatego, że nie ma takiego popytu, no a i wypiek jest dość skomplikowany, dość trudny, przez to właśnie jest mało tych chlebków. To, co Państwo tutaj widzicie, to są pszenne bądź pszenno-żytnie. Witamy też Gienka Wejherowo. Gienek tutaj też robi swój materiał. Gienek, kupiłeś tutaj chlebek za 10 zł, tak? Tak, ja tutaj kupiłem, bardzo dobry chleb to jest. Bardzo dobry. Bardzo dobry, bardzo smakuje. Mąka to jest jak w tych sklepach, które pieką te piekarniczych. Ale czyli jest ogólnie sobie jesteś zadowolony z tego wypieku, wyrobu. Tak, bardzo wspaniały. No to bardzo fajnie. My się jeszcze przyjrzymy, co tutaj mamy. No mamy pszenne, pszenno, żytnie, ale niestety wypieku z mąki 2000 żytniej nie ma. Został ten chleb sprzedany. A nie wszyscy mogą spożywać chleb pszenny bądź pszenno-żytni, bo są problemy. Jak tutaj się dowiedziałem, to jeżeli ktoś ma problemy, to powinien sam wypiekać chleb. Wtedy no, wie, co spożywa, prawda? Jeszcze raz przyjrzyjmy się tym wyrobom piekarniczym. Ładnie wygląda, no kto może spożywać ten, jak najbardziej zachęcam, polecam. Ta impreza jest rokrocznie tu w Wejherowie. No to będziemy się żegnać, taka krótka oto relacja. Jeszcze pokażę, co tu się dzieje wokół. Troszkę ludzi się zebrało. Zespół cały czas przygrywa po to, aby umilić czas wszystkim, którzy chcą tutaj miło spędzić ten czas. Przyjrzyjmy się jeszcze raz, co tutaj się dzieje. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest plac przy Konwikcie w Wejherowie. Impreza ta odbywa się rokrocznie. Chcemy zadedykować na scenę Bałtosu. Chcemy pomierzyć się niepokalanej, więc będzie u Maryjny. Bo tam, gdzie Maryja, tam też Duch Święty, tam też staramy się być Panem. Może podejdziemy bliżej. Dobrze, że takie imprezy się odbywają. Można porozmawiać o wyrobach chlebowych, o chlebie powszednim, po to, aby dobrze sobie dobrać produkt, który nie będzie szkodzić naszemu organizmowi. To tyle z tej relacji z Wejherowa w województwie pomorskim. Dziękuję za uwagę, dziękuję za subskrypcję, za lajki, za komentarze, za udostępnienia. Trzymajcie się, na razie,
do usłyszenia, cześć.